Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Słowa o antyfony umacniają nasze wewnętrzne przekonanie, że mimo ograniczeń wynikających z naszej ludzkiej natury, Pan Jezus wsłuchuje się w kierowane przez nas do Niego słowa. On nas zna i wie, co jest nam w danej chwili potrzebne. Kiedy rozpoczynamy mszę świętą, czujemy Jego obecność i nadprzyrodzone wsparcie. W tym szczególnym, wielkopostnym czasie uświadamiamy sobie, że potrzebujemy jeszcze większego skupienia, intensywniejszej modlitwy i częstszych czynów miłosierdzia, aby przygotować w sercach miejsce na miłość Chrystusa, który za nas oddał życie na krzyżu. W tej mszy świętej modlimy się wraz z księżmi koncelebrującymi w intencji autora i wydawcy albumu Święta Ziemia Lubawska, wydanego z okazji 800-lecia Chrztu Ziemi Lubawskiej. Moje nazwisko Georg Rydel. Bardzo mi jest miło, żeście Państwo dzisiaj przybyli na uroczystość inauguracji albumu dla papieża od Lubawiaków, Święta Ziemia Lubawska. Jest z nami autor tej publikacji, który po prostu i malował, i opisywał. I jest z nami też stała pan Józef Polak. Powiem w ten sposób, to nie żadna skromność od pana Józefa, bo jest skromnym człowiekiem, jak każdy z nas, ale po prostu przyjechał do nas, a na wiele uroczystości odmawiał, po prostu jest bardzo zajętym człowiekiem. No i także jest wielka dla nas uroczystość, że pan Józef przyjechał do nas. Chciałbym tutaj przedstawić cały zespół redakcyjny, dlatego że żeby ten album powstał, to był zespół. Rozpoczynam od pana Mariana Andrzykowskiego, który po prostu dał opis historycznie ziemi lubawskiej, dlatego żeśmy przeszli do koncepcji, żeby nie pisać na poziomie gmin, powiatów i nawet województw, tylko po prostu jako całość ziemi historycznej, ziemi lubawskiej w przestrzeni i w czasie. Także pan Marian tego dokonał. Jest z nami ksiądz profesor Nadolny. I jak byłem tam szukać bulli. Z Rybna, tak, oczywiście. pracuję w Peplinie i tam, gdzie zbierałem materiały i na temat bulli ziemi lubawskiej, się okazało, że jest druga, jest bulla łążyńska. I stąd po prostu jest bulla i święta ziemia lubawska, ale pod tytule ziemia lubawska i łążyńska. Także jeszcze raz dziękujemy za odkrycie. Odkrycie, tak. Tak. Jest tam też nas ksiądz taki duchowy, nasz nauczyciel, przewodnik, ksiądz Piotr z Boleszyna. Ale też z tego czasu z Rybna. Z Rybna też i z Nowego Miasta. Który nam bardzo wiele rzeczy pomagał od spraw takich prawno-dyplomatycznych, jeżeli chodzi Polska, ziemia lubawska, państwo Watykan i tak dalej, to wszystkie sprawy po prostu. Audiencji u naszego papieża, mieliśmy dwie audiencje i tak dalej, także po prostu te rzeczy wszystkie dzięki tutaj wyszła nam też oczywiście sama pielgrzymka. Tutaj jeszcze jest Ewelina Dąbrowska, która pomagała przy jeszcze takiej redakcji
tutaj, bo były dwie redakcje. Jedna redakcja tutaj na ziemi lubawskiej, łożyńskiej, a druga w Warszawie, w Ząbkach, czyli pod Warszawą w Ząbkach. Był z nami też ksiądz dyrektor, ale po prostu musiał wyjechać, ale był na mszy świętej, kazał pozdrowić, proszę. Był dyrektor, tak, pokazał też pozdrowić Józef Ciotek. Ale musiał wyjechać, także przyjechał specjalnie na mszę świętą do nas tutaj, do Rywna. I jest też pan Darek Pudełko, który wprowadził, był no nie tylko rzecznikiem, ale pracował dla Nepalu, dla rządu nepalskiego w Himalajach. Ja w sumie tak naprawdę po prawie 2 latach pracy, ja się za bardzo nie znam na tym, co on robi. Ale wprowadzał taki system elektroniczny po prostu lokalizacji miejscowości, że później na pewno też powie, tylko tak chciałbym to zapowiedzieć. Najbardziej nowoczesny system nawigacyjny na świecie. I to jest system angielski. I Anglicy specjalnie dla, jak się dowiedzieli, że jest to album dla papieża, przyspieszyli pewne procedury i jest to pierwsza książka w Polsce z takim systemem nawigacyjnym dla ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć, gdzie to jest, w języku polskim. Także dziękuję bardzo, Darku, za to. No i ja się przedstawię może jeszcze raz. Piotr Rydel, ten, który po prostu wziął na siebie sprawy finansowe, żeby po prostu to wszystko spiąć i wszystko to zrobić. Chciałbym oddać teraz głos tutaj panu Józefowi Polakowi. Może zacznę od historii, może nawet od jakiegoś wprowadzenia, przedstawiając swoją osobę. Ja po Powstaniu Warszawskim marzyłem o tym, żeby uciec za granicę. Udało mi się w 1955 roku z wycieczki zostać w Paryżu. Ale niestety miałem takiego kuzyna księdza, sekretarza Jana XXIII, Bolesława Szkłącza, który był artystą, poznał się na moich umiejętnościach i powiedział: słuchaj, ty się będziesz marnował na zachodzie, musisz wrócić do kraju. Zrobiłem to i nie żałuję. Wróciłem i miałem szczęście, że wygrałem pierwszy konkurs międzynarodowy, Sam Kulturalny Kongo Welsz. W przeciągu 2 dni dostałem paszport i wyjechałem znowuż na zachód. Działałem kilkanaście lat, zwiedziłem pół świata od Indii do Kanady. Poznałem prawie wszystkie ciekawe kościoły, meczety, świątynie buddyjskie. I wróciłem do Polski po to, żeby poznać kraj od podszewki, ponieważ miałem szczęście znaleźć najpiękniejsze miejsce na świecie, właśnie w Polsce, w Lekartach. Zadomowiłem się tutaj i 40 lat działam, także ja jestem waszym człowiekiem, nie jestem jakimś tam warszawiakiem, chociaż nie uznaję się za warszawiaka, bo przeszedłem znowu metamorfozę, ponieważ pochodziłem z Majstrów Uralskich Warszawskich. Odkryłem tutaj krew, jak powiedzieć, no Polaka, ale tego nie warszawiaka. Także nie jestem warszawiakiem, jestem chłopem z Kurpi, bo moja rodzina pochodzi z Kurpiowszczyzny. Dziady walczyły w powstanie, znalazłem w książce Żołnierzy Wyklętych, nie, Powstanie Styczniowe, że właśnie mój dziad walczył w powstanie styczniowe. Także
przemalowałem się i jestem kurpiem. Poznałem waszą ziemię dzięki ludziom, którzy kochają tą ziemię i zarazili mnie pięknem tej ziemi. Po kilku latach działania, rysowania piękna nie tylko waszej ziemi, ale ziemi. Dobrodnica to jest Michałowska. Ziemia Michałowska. Michałowska i innych ziem. Ale poznałem dziwnego człowieka, którego tutaj państwo widzicie, który namówił mnie i chodził ze mną po wszystkich obiektach, które zwracały moją uwagę jako architekta. Poza tym cały rząd tych kościołów dalszych, które też są przepiękne, które rysowałem po prostu natchniony. Nie bardzo jestem dobrym rysownikiem, ale starałem się oddać to, co czułem. Raczej jestem architektem, projektantem i uznaję się za właśnie raczej zawodowo za twórcę architektury, szczególnie kościelnej. Zaprojektowałem kilka kościołów, klasztorów, no i taką świątynię kryształową, którą odrzucono w Warszawie jako świątynia miłosierdzia, ale przyjechali z Paryża Pallottini. Właśnie dlatego znam Pallottinów i mam związany jestem albumami właśnie z Pallottinami. I wybrali z tych konkursowych prac, ponieważ moją pracę uznali za nieodpowiadającą warunkom. Zawsze zresztą ja robiłem tak, że szedłem pod prąd. No, powiedzieli, że za bogata, za wysoka i nie będą realizowali w Warszawie. Ale Pallottini chcieli, żebym budował w Paryżu. 5 lat pracowałem i po 5 latach powiedziano, że nie dadzą pozwolenia na świątynię taką, władzę tamtejszą. Także od tej pory przestałem być architektem i uważam się za jakiegoś takiego piewcę małych ojczyzn. Wydałem 15 różnych albumów. Ostatnio 3 albumy powstańcze, Powstanie Warszawskie, Powstanie Styczniowe i Powstanie Żołnierzy Wyklętych. Teraz jeszcze raz właśnie dziękuję Rydlowi, że ze mną chodził po wszystkich tych zakątkach waszych ziemi, że wpoił mi miłość do tej ziemi, no i zdradził największą tajemnicę, która mnie zachwyciła. Opowiedział mi historię świętej ziemi lubawskiej do tego stopnia, że nawet jak był moment, że ma ją wydać, nie wiem, ktoś ciebie zmusił, że to ma być książka Ziemia Lubawska, ja się przeciwstawiłem, powiedziałem, że nie będę robił, jeśli to nie będzie święta Ziemia Lubawska, bo ona jest święta. Ta książka rodziła się sporo, ale doszła wielkim, to jest osiągnięciem i wydarzeniem. To, co panowie dokonali z autorem tych ilustracji. Ja mniej się na ilustracjach, ale bardzo się mi podobają, ale te wstępy zapisane przede wszystkim polecam wprowadzenie pana Jerzego Anczykowskiego, bo to jest nie jakaś wielka monografia historyczna, którą trudno się czyta i to zaraz odstręcza człowieka. Dzieje i historia tej ziemi, świętej ziemi, jak
podkreślono w tytule, gdzie od początków najdawniejszych czasów, czasów pruskich, aż do dzisiejszego dnia. To jest taki krótki podręcznik historii tego regionu. Bardzo piękne wprowadzenie pana Piotra i biskupa Toruńskiego, który jest jakby przypieczętowaniem wartości tej księgi. No i jeszcze jeden artykuł tam wstępny jest naszego byłego księdza wikariusza, księdza Piotra Nowaka, tu w Rybnie pracującego, a równocześnie teraz kanonik, teraz już proboszcz na Boleszynie, a kiedyś napisał bardzo cenną monografię o jednym z biskupów chełmińskich, także zapalony historyk i dobrze tu wybraliście go. Książka, jak już wiemy, powstała z okazji 800-lecia chrztu ziemi lubawskiej. Dzięki temu, że działał misjonarz pierwszy, cysterz Chrystian, czasem była nazywany Chrystianem, który przekonał tych dwóch ludzi, tak jak kiedyś w 966 roku i około tego roku przekonano pierwszego władcę Polski, historycznego władcę Mieszka, ochrzczono go. To był chrzest jego osobisty, może najbliższych osób, ale rozeszło się po całej Polsce. Tak i tutaj na ziemi lubawskiej Chrystian włączył do chrześcijaństwa, jakoś przekonał tych dwóch książąt czy wodzów szczepowych, są Babuno w Lubawie, Barboda w Łązynie. Inni chcą, że to gdzieś tam, dodam dalej, jest ta ziemia Lansania. Dla nas to jest niewątpliwie Lansania, to jest Łążyń. I ci dwaj też zostali ochrzczeni, osobisty ich chrzest, ale uważali, że to był chrzest całej ziemi lubawskiej. I od tego czasu, można powiedzieć, świętej. Wielkim tu też osiągnięciem panów Piotra i pana Janczykowskiego jest, że odnaleźli te bulle dwie i po raz pierwszy wydali w języku polskim. To się po raz pierwszy ukazało w tłumaczeniu polskim, te dwie bulle, które są jakby świadectwem, jakby metryką chrztu tych dwóch książąt. Zostali ochrzczeni pewnie przez tego największego czy najwybitniejszego papieża średniowiecza Innocentego III, 6 stycznia 1216 roku, a bulle noszą datę 18 lutego, to się dopiero tam załatwiono, wystawiono. Są to, jest to jakby te dwie bulle, jakby metryki chrztu tych książąt, a równocześnie całej ziemi lubawskiej. To jest wasze wielkie osiągnięcie, odnaleźliście to i po raz pierwszy w języku polskim podaliście do druku. A jeżeli ktoś nie, ta książka zachęci do poznania, do poznawania zabytków tej ziemi. A jeżeli już się wybierze, to najczęściej to jest tak, że samochodem pędzimy, przejeżdżając, nie zauważając tych wielkich, pięknych rzeczy, które pan Polak tak w swoim wizji, autorskiej wizji poetycko-artystycznej nam przybliżył. Teraz inaczej na to patrzymy my, zwykły zjadacze chleba. Artyści mają swoją wizję i dlatego tak nam tu ukazano, bardzo ładnie to jest. W pierwszym rzędzie chciałem tutaj podziękować Piotrowi Rydlowi, że spotkałem takiego człowieka, pasjonata, miłośnika historii, historii regionalnej, historii tej naszej małej ziemi rumiańskiej, lubawskiej. I to, że niektóre pomysły razem możemy z Piotrem realizować. Oczywiście pomysł albumu Impresje Świętej Ziemi Lubawskiej to był pomysł Piotra i po prostu myśmy w sumie razem i nie tylko we dwóch rozmawiali na ten temat. Myśmy jak gdyby szli strona po stronie, jak to ten album ma wyglądać. Nie tylko na początku,
początkowej fazie realizacji, ale i potem i w końcowych fazach. No i to żeśmy ustalili również, że to będzie tekst, który, ten wprowadzający, tekst dotyczący Świętej Ziemi Lubawskiej, niech ta nazwa zostanie, będzie tylko jeden. Jeden dotyczący całości poszczególnych gmin, poszczególnych miast. I sądzę, że był to dobry, czy nawet powiem bardzo dobry pomysł. Jestem zażenowany tym, co powiedział ksiądz profesor Nadolny o tej mojej pracy. Starałem się faktycznie pisać zrozumiale i takie ujmować elementy występujące w historii, które by po prostu czytelnika zainteresowały. Czerpałem to z różnych źródeł, również z XIX-wiecznych czy XX-wiecznych gazet. Chciałbym powiedzieć tu o takim jednym momencie, kiedy pisałem o sanktuariach maryjnych na Świętej Ziemi Lubawskiej, pisałem o tym, kiedy w Łąkach zamknięto sanktuarium, Boleszyn stał się takim miejscem, do którego uczęszczali wszyscy. No i taką informację miałem, że nastąpiło tam włamanie do kościoła i skradziono sukienkę i klejnoty, które tam były przy Matce Boskiej Boleszyńskiej. I w tym momencie, kiedy ja to pisałem, doszła do mnie informacja, że to się znalazło. Że to się znalazło po tych, no, 80, prawda? Po 84 lat. To się znalazło. Także to były takie te, no, ciekawe momenty. No, było wiele, wiele innych, ale po prostu chciałem Państwu tylko tak zasugerować, że starałem się ujmować te rzeczy, które Państwa powinny zainteresować. Z drugiej strony teraz, jak Państwo przeczytają ten tekst, niech Państwo nie denerwują się, że ja na przykład dużo tutaj miejsca poświęciłem tej ziemi, ziemi rumiańskiej. To jest końcówka ziemi lubawskiej. 2 kilometry, 3 kilometry za nami jest rzeka Wel i kończy się tutaj już Święta Ziemia Lubawska, a zaczynają się Prusy Wschodnie, Mazury. Tam dopiero się rozpoczynają Mazury, za rzeką Wel. I wielokrotnie czytając rzeczy związane z Ziemią Lubawską, spotykałem się z tym, że o nas zapominano, o tej końcówce Ziemi Lubawskiej zapominano po roku 32, po roku 38. 32 rok to myśmy weszli z powiatu lubawskiego do powiatu działdowskiego, a w 38 z powiatu działdowskiego wrzucono nam w momencie tworzenia, to znaczy już wcześniej Wielkiego Pomorza, prawda, wrzucono nas do województwa warszawskiego, a pozostała Ziemia Lubawska pozostała w województwie pomorskim. I trochę czasami było mi smutno, że zapomina się o nas jako o tej świętej ziemi lubawskiej. Ale cała zasługa, że to wszystko się wydało, tak, wydano to wszystko. To jest oczywiście zasługa Piotra i jemu tutaj chwała. Proszę Państwa, pamiętam przed ponad 5 laty takie spotkanie u mnie w plebanii, przyjechał pan Piotr. I rozmawialiśmy wtedy, mówili, no będzie taka rocznica, 800 lat chrztu ziemi lubawskiej. Myśmy, pamiętam, wtedy rozmawiali i szukaliśmy sobie, no, kto by się, jak to uczyć, jak to włączyć, bo dla nas to było ważne. No, padło zaraz wtedy nazwisko księdza profesora w tej rozmowie już, więc był ksiądz profesor zaplanowany. A nie mogło być inaczej, ponieważ
Ksiądz profesor był moim promotorem pracy magisterskiej i my z tą historią żeśmy wspólnie, że bardzo wiele się nauczyłem dzięki księdzu profesorowi. Piękną pracę napisał jednym z biskupów. Dziękuję, ja myślę, że jeszcze wszędzie chyba też wydać kiedyś. Niekoniecznie może w apostoliku, ale może z jakimiś pięknymi obrazami pana Józefa zobaczymy. No i tak właśnie zaczęła się ta przygoda. Myśmy mieli wtedy taką wizję, jak ten jubileusz powinien wyglądać. Ona z różnych powodów gdzieś tam no, to się potoczyło. Może trochę inaczej niż myśmy wtedy myśleli, ale na pewno owocem tamtej rozmowy też była ta publikacja, która dzisiaj przeżywa swoje chrzciny, jak ksiądz profesor powiedział. Jeszcze zostało bierzmowanie. A jak bierzmowanie to biskup, jeszcze będziemy u księdza biskupa Andrzeja w Toruniu, to będzie takie dopełnienie tego. Chcemy pojechać do niego, też mu przekazać ten album, podziękować za jego błogosławieństwo i za życzliwość wobec tej inicjatywy. Proszę Państwa, no tak, pan Piotr jest takim głównym sprawcą tego dobrego bałaganu i tego zamieszania przy tej całej pracy. Bardzo się cieszę, że zechciał też mnie włączyć w to i że mogę być może w jakiś sposób pomocny przy tych pracach. Kiedy byliśmy w Rzymie, na spotkaniu z Ojcem Świętym, była audiencja, ale też była msza święta z Ojcem Świętym 2 lutego w Bazylice Watykańskiej. I tak sobie myślałem, że my w jakiś sposób wracamy do źródeł. Bo dlaczego święta Ziemia Lubawska? No dlatego, że my przeżywaliśmy oprócz tego 800-lecia też 1050-lecie Chrztu Polski. Tylko że to się odbywało w dwie strony. Do Polski przyszli misjonarze, no i Chrystusa przynieśli. A tu było zupełnie na odwrót. Ci włodarze tych ziem udali się do Rzymu, jak gdyby prosząc o tę wiarę. Czyli kierunek był zupełnie odwrotny. I my gdzieś tym śladem ich, po 800 latach dokładnie, żeśmy wędrowali, nie tylko sami, bo mieliśmy w tym albumie te prawie 1000 osób, które zechciały też dać świadectwo swojej wiary i przywiązania do Kościoła i myśmy też stawali w imieniu tych wszystkich osób. Też modliliśmy się też w tych naszych intencjach wspólnych. Więc to było przeżycie takie rzeczywiście dla nas niesamowicie wyjątkowe. To jak gdyby jedna myśl, która tak mnie towarzyszy w tym ostatnim czasie. Byliśmy spadkobiercami tamtych mądrych ludzi sprzed 800 lat, ale byliśmy też przedstawicielami całej tej społeczności. A druga sprawa taka, że no, historia na to do siebie, że trwa i piszą się kolejne nowe rozdziały. Za 100 lat będzie 900-lecie i wtedy może ktoś ten album weźmie do ręki, już taki trochę pożółkły. I gdzieś może będzie to dla niego inspiracją, jak tę kolejną rocznicę, że ten kolejny jubileusz przeżyć i żeby dalej to, ten dar wiary na świętej ziemi lubawskiej przekazać. No też jak piszemy kolejne stronice historii, to też proszę Państwa, niech będzie wolno zaprosić. Pan Józef Polak narysował pięknie całą historię ziemi lubawskiej i łomżyńskiej, ale narysował żywą historię. Proszę zobaczyć, na większości tych ilustracji wszędzie są ludzie. Są stare budowle, piękne budowle, ale są ludzie, którzy żyją w tej historii. Gdzieś te kolejne pokolenia czerpią z tego dorobku i wpiszmy się też w to. Jak będziecie Państwo podróżować, to zapraszamy i do Rożentala pięknego, i do Lubawy, i do Boleszyna, i do Rumiana, i do Nowego Miasta Lubawskiego. A chciałbym też powiedzieć, że warto będzie te perły ziemi lubawskiej oglądać, bo one będą coraz piękniejsze. Ja chciałbym też powiedzieć o tym, Marianek też, tak. Kosze lewy też, koniecznie.
Proszę Państwa, chciałbym też powiedzieć, że one będą w lekarty też. Ja jeszcze o lekartach coś powiem, bo nie mogę sobie odmówić przyjemności powiedzenia czegoś, co mnie bardzo rozbawiło, ale to za chwilę. Proszę Państwa, zapraszamy. Dlaczego mówię, że te perły będą się zmieniać? Bo w najbliższym czasie zaczną się potężne prace renowacyjne w tych zabytkach. 8 kościołów, które też znajdują się w tym albumie, przejdą generalnie gruntowną renowację dzięki gigantycznym pieniądzom, prawie 20 milionów złotych przeznaczone na te nasze świątynie, na Rożęta, na Boleszyn. Za 3-4 lata one będą rzeczywiście jeszcze większym blaskiem jaśniały, więc warto to zobaczyć. Thank you.